Halo, halo, Bartosz Gleń, witam Was serdecznie. Pomyślałem sobie, że warto podsumować to, co wydarzyło się do tej pory, a także opowiedzieć, dlaczego radiokanał wygląda tak, a nie inaczej. Inspiracją były podcasty, podcasty oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, ze strony ESPN, bo Amerykanie od wielu lat promują podcasty, stawiają na liczne dysputy, są to podcasty tematyczne dotyczące wielu dyscyplin sportowych. I stąd właśnie nasz pomysł, jeśli chodzi o radiokanał, tyle że brakowało nam trochę urozmaicenia, muzyki w tle, dlatego sięgnęliśmy po podcasty muzyczne. Ja osobiście zainspirowałem się takimi artystami jak Chicane, Above and Beyond, stąd też muzyka elektroniczna, którą promujemy. Zawsze na koniec naszej audycji pojawia się utwór zaczerpnięty z portalu Beatport. Poza tym przez całą audycję towarzyszy nam muzyka w tle. Często też rozmawiamy z piłkarzami o ich gustach, o ich zainteresowaniach muzycznych, o koncertach, na których ewentualnie się pojawiają. To tak technicznie, jeśli chodzi o radio kanał, natomiast czerpiemy oczywiście z Ekstraklasy, z Ligi Mistrzów, z Ligi Europy, a także z Premier League. W tym celu zapraszamy znakomitych gości, pojawiają się eksperci NC+, komentatorzy, dziennikarze prasowi, a także od czasu do czasu trenerzy. W każdej audycji jest telefon, wykręcamy numery do trenerów, do piłkarzy, podpytujemy ich o ostatnie mecze, o formę, o zainteresowania, o różne poglądy i dzięki temu udało nam się już stworzyć 14 audycji, mniej więcej każda z nich trwała godzinę. To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie, o to, jak powstawał podcast Radiokanał. Za nami 14 audycji, a teraz czas na esencję wyciągniętą z tych spotkań. Radiokanał. Halo, halo, dzień dobry, Bartosz Gleń, witam wszystkich spragnionych futbolowych dysput. Kto wstał i jest z nami, brawo, kto zaspał, nie ma tragedii. Pojawimy się niebawem w kilku całkiem popularnych serwisach. Dzień dobry, Piotr Domagała, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną audycję. Sporo się działo na naszym krajowym podwórku, więc mamy naprawdę o czym rozmawiać. Będą goście, będzie telefon, będą analizy, wywiady i opinie. Porozmawiamy również co nieco o różnych rozgrywkach europejskich. Ich obecność urozmaica każdą relację. Ekspert NC+, Wojciech Jagoda. Dzień dobry. Dziennikarz Przeglądu Sportowego, Michał Gutka. Dzień dobry. Nikt jeszcze w życiu mnie tak pięknie nie zapowiedział, Bartek. Szacunek. Starałem się na to wpaść przez ostatnie lata, a chwilę się znamy. I myślę, że mi się udało, choć trochę. A moimi Państwa gośćmi są m.in. człowiek, dla którego seria nie ma żadnych tajemnic, czyta ją jako otwartą księgę, na śniadanie je Ligę Mistrzów, a o polskiej Ekstraklasie wie tyle, że czasami zapraszają go do Ligi Plus Ekstra, by podzielił się swoim zdaniem. Dziakatore Tomasz Limiński, dzień dobry. Trochę za dużo tego, dzień dobry. Sebastian, chciałem Ciebie zapytać o te wyjazdy na ryby z Tomkiem Wieszczyckim, bo Tomek mówi, że Ty jesteś przygotowany zawsze do zajęć. Głośniczki zabierasz, muzyczkę układasz. Rzeczywiście tak jest? No tak, rzeczywiście. Zawsze jak jedziemy, to muzyczka musi być przygotowana, bo wiadomo, te wieczory się w tym momencie lekko wydłużają, więc tego czasu jest trochę więcej i wtedy rzeczywiście zaczynam włączać tą muzykę, a Wieszczu jest dosyć wymagającym odbiorcą i nie zawsze wszystko mu pasuje, ale parę lajków ci dał. Tak, ale parę lajków rzeczywiście dostaję od niego i zawsze mówi, to najgorsze, z nim jest największy problem, że jak się spotykamy za rok, to on mówi na przykład w ten sposób: pamiętasz głośną piosenkę, co mi się tak wtedy podobała? I wtedy jest właśnie ten problem. Ja mówię, no ale którą? No i nie za bardzo potrafimy dojść do składu i do ładu, którą i lekki zawód jest, bo nigdy nie potrafimy dojść do tej piosenki po prostu. Dobrze, to teraz szybki quiz muzyczny dla Ciebie. Uwaga, muzyka przed meczem. Ważna rzecz? Tak, bardzo ważna ze względu na to, że chcesz się troszeczkę wyłączyć z tego, co za chwilę cię czeka, czyli chcesz być trochę w innym świecie. Twoja playlista, jak wygląda? Co tam jest na ten moment? Wiesz co, cały czas jakby klasyki, czyli to, co mi towarzyszy od dłuższego czasu. Oczywiście doskakują tam inne piosenki, ale zazwyczaj od klasyków związanych z latami młodzieńczymi, czyli z Guns N' Roses i z Roxette i z Michaelem Jacksonem.
ale także i z tą piosenką, czy z tymi piosenkami, które są na porządku dziennym, które wchodzą teraz, które są modne, które gdzieś tam są na czasie, gdzie można w radiu ją słuchać i gdzieś wpada ona często, to wtedy szybko staram się ją wrzucić, żeby też gdzieś tam trochę na czasie, bo boję się, żeby ktoś z kolegów z drużyny nie dopadł mojej listy i pomyślał, że tylko te stare piosenki posłucham. Okej, jedziemy dalej. DJ w szatni Lechi. Kto pełni tę rolę, czy każdy we własnym zakresie? Nie, zdecydowanie. Oczywiście chętnych jest paru na to, ale oczywiście jeden DJ jest i jest Mięsowek Peszko. Tutaj pewnie nie ma zaskoczenia. Bezkonkurencyjny. Bezkonkurencyjny, tak. Hity ma od groszka, więc generalnie jest wesoło. A powiedz mi, Sebastian, ty lubisz śpiew braci Pajszą? Oni mają warunki? Bo ja na przykład nie mam i moja żona mówi, że jak śpiewam, to ją zęby bolą. Wiem coś na ten temat, ale jeśli chodzi o to, mi nie przeszkadza. Generalnie przed meczem bardzo jestem jakby elastyczny i zupełnie mi nie przeszkadza żadna rzecz, bo wiem, że każdy z piłkarzy przygotowuje się tak samo, chce dobrze się przygotować jak i ja i wiem o tym, że czasami trzeba być elastycznym w stosunku do tego, okej, jak jest już trening, czyli w okresie tygodniowym, w trakcie tygodnia, kiedy to oczywiście takie rzeczy, które przeszkadzają i gdzieś tam nie są na tle całej drużyny akceptowane, to rzeczywiście gdzieś tam reaguje, ale przed meczem wiem o tym, że każdy z piłkarzy potrzebuje trochę swojej własnej inwencji, swojej swobody, mają swoje rytuały i chcą się jak najlepiej przygotować. Więc tutaj jakby, jeśli chodzi o mecz, to absolutnie nie przeszkadza mi to. Dobrze, Sebastian, to powiedz nam jeszcze na koniec, ostatni koncert, na jakim byłeś? No właśnie. Ojej, to było chyba... Więc nie wiem, czy można to koncertem, ja to traktowałem jako koncert, ale kiedyś byliśmy... Jarocin, dobrze mówię? Jarocin? Nie, coś gorszego, pewnie was to rozśmieszy i trochę pewnie nie uwierzycie, ale kiedyś byłem na turnieju Amber Cup i po turnieju była oczywiście kolacja dla wszystkich uczestników i wszystkich i Sylwia Grzeszczak śpiewała, więc i parę piosenek, więc generalnie traktuję to po prostu jako koncert. Daniel Kaniewski to jest dobry gospodarz. Tak jest, bardzo dobry. Właśnie dzięki niemu to miałem okazję i poznać, i wysłuchać, i tak naprawdę rzeczywiście to tak mogę potraktowałem nawet jako prywatny po prostu koncert, bo było na wyciągnięcie ręki po prostu. Wybrałem Rafała Boguskiego z Wisły Kraków. Podobało mi się jego zachowanie przy pierwszej bramce Pawła Broszka, gdy tak patrzył, jak ta piłka leci do bramki. Nie wiem, czy się zastanawiał, czy kopnąć ją jeszcze, czy pomóc jej wpaść do siatki. No w każdym razie była to taka bierna asysta. Mógł nie wiedzieć do końca, czy sędzia podniesie chorągiewkę, czy nie, gdyby dotknął piłkę, bo ja przypomnę, że on patrzył na tę piłkę z odległości metra od bramki, a więc mógł spokojnie zabrać Pawłowi Broszkowi gola, no ale też pewnie pamiętał, że jego klubowy kolega walczy o jak najwyższe miejsce w historii najlepszych snajperów całej polskiej ekstraklasy. Jest już w dziesiątce. To był chyba jego 137 gol. No i jeszcze zwrócę uwagę na gola, którego sam Boguski strzelił. Najpierw w fantastyczny sposób uniknął pułapki offside'owej. W takiej mijance idealnie się wkleił w tę linię obrońców, a potem jeszcze taką efektowną podcinką, co nie każdemu się udaje, pokonał bramkarza Jagiellonii. Zatem pan piłkarz, 32-letni Rafał Boguski, wcześniej wielokrotnie trapiony kontuzjami, często poważnymi, w meczu z Jagiellonią, jeden z najlepszych w drużynie gospodarzy. Grzesiek, Rafał Boguski, strasznie solidny facet. Zmienia się Wisła, zmieniają się właściciele, piłkarze. Boguski cały czas jest. Niezwykle, niezwykle równy. Tak sobie myślę, że jak spojrzymy szerzej na kilka sezonów, to nigdy nie rozczarowuje. Ja w ogóle mam taki sentyment do Rafała Boguskiego, bo to był zawodnik, który trafił do Wisły w czasie, kiedy jeszcze pracowałem w Krakowie. Oczywiście ściągał trener Engel, to była propozycja trenera Engela i myśmy pamiętam, to miało być tak, że ten transfer miał się odbyć, ale poprosiliśmy jeszcze wtedy z dyrektorem też, Zdzisławem Kapką, o 3 dni, żebyśmy mogli się przyjrzeć temu zawodnikowi podczas treningu, bo takie duże napięcie pomiędzy trenerem Engelem i mną i Kapką również. Ale tak, to nie dlatego, że chcieliśmy coś udowodnić i po tych 3 dniach
kiedy usiedliśmy do stołu, mówimy, tak, ten chłopak absolutnie nadaje się, i to, ja to podkreślę, dlatego że część kibiców może będzie pamiętała, to było krótko po transferze Kuby Błaszczykowskiego do Wisły, który od razu odpalił. I to był następny zawodnik takiego, którego kibice w Krakowie nie znali, to nie był zawodnik znany, przyszedł do Krakowa z Łomży i pokazuje, że to był dobry ruch, że Rafał został w tej Wiśle, już jest teraz takim jednym, no nie chcę powiedzieć, że jakoś taką legendą, bo to byłoby to nadużycie, ale kimś bardzo ważnym, kto będzie przez długi czas jeszcze z Wisłą kojarzony i szanowany w tym mieście. Wojtek, kto będzie najbardziej tęsknił za Arturem Borucem w reprezentacji? Za Arturem Borucem najbardziej tęsknił będzie nasz kolega redakcyjny Sergiusz Rycza, który od momentu, kiedy został oddelegowany do zaszczytnej pracy, do śledzenia tego, co robi reprezentacja Polski, a miało to miejsce już bardzo, bardzo dawno. Myślę, że Sergiusz Rycza niedługo dostąpi zaszczytu, będzie nazywany też wybitnym reprezentantem. Myślę, że Sergiusz był blisko z Arturem, tak jak i z kilkoma innymi reprezentantami. Jemu będzie brakowało Borubara, ale będzie też brakowało kibicom, a takim kibicem reprezentacji jestem także i ja. Do dziś pamiętam występ Artura Boruca w meczu z reprezentacją Austrii na Euro 2008. Moim zdaniem to chyba najlepszy mecz Artura w reprezentacji, chociaż są tacy, którzy uważają za takie spotkanie 2006 i mecz z Niemcami. Ja uważam, że jednak to była ta Austria, kiedy przez pierwszych 20 minut Artur sam walczył z Austriakami i wtedy nie poległ. Odchodzi postać niezwykle barwna, postać kontrowersyjna, ale postać wymarzona dla ludzi, którzy uprawiają taki zawód jak nasz. Trener Bielica opisany jednym słowem. Taktyk, psychoanalityk, nauczyciel. Na co byś wskazał? Taktyk, psychoanalityk. Nauczyciel, fajny, a może fajny gość, Radek? Może po prostu fajny gość? Było różnie na początku, tak? Było różnie na początku. Wszystko jakby przyszedł nowy trener, nikt nie wiedział może z kim za bardzo jakby do kogo się otworzyć, bo każdy raczej miał jakieś tam różne informacje na jego temat. No i te informacje się zbierały. No teraz jest takie, że to jest bezkompromisowy, no znaczy może nie do końca bezkompromisowy, kurde, słowa nie mogę znaleźć takiego dobrego, ale może definicję tego słowa mi powiecie. Jak na przykład, wiesz, ktoś wygrywa mecz, nie przywiązuje się do nazwisk, tylko jest, może on kiedyś sam się wypowiedział, gdzieś tam to powiedział na odprawie, że jest taki despotą piłkarski, wiesz? A on jest to sprawiedliwy, może, tak? Sprawiedliwy jest. No wiesz, no to są jego oczami jest sprawiedliwy, no wiesz, jak zawodnik gra, to raczej każdego zawodnika próbuje trzymać na najwyższych obrotach, tak? Że może zagrać tak jak... Widzisz, są cały czas jakieś zaskoczenia i nie ma tak, że jest pewniak, że do składu, nie ma tak, że ten na pewno będzie grał, bo już gra 17 lat w Lechu, a ten przyszedł dużo pieniędzy, zarabiał, to będzie też na pewno grał. Tego u nas nie ma i to wiesz, no dlatego szukamy tego słowa do czegoś takiego, tak jak teraz go opisałem. Porozmawiamy o muzyce, a więc tak, muzyka przed meczem. Ważna dla ciebie rzecz? Wiesz co, bez muzyki to jest, nie da się ruszyć. Powiem ci, ja rano czasem sobie odpalam taki delikatny chill, żeby to mnie wprowadzało, wiesz, w nastrój całego dnia. Bo tak naprawdę tego, czego słuchasz, taki może mieć nastrój. Zgadzam taki się. Taki może mieć humor i samo poczucie do tego, jak dalej pójdzie, ruszysz dzień, co nie? Ja często teraz słucham, ale nie wiem czemu, no Vox FM jest takie radio, tylko tam jest dużo polskich kawałków i też takich ciekawych, tak zwanych stary kozaki, a la Coco Jumbo. Dobre hiciory. Tak, no, nóżka no, chodzi, no, nóżka no, chodzi. No ale ja. Człowieku. Radek, a twoja playlista jak wygląda? Co tam jest? Wiesz co, moja playlista jest taka, że jej nie ma. O, taka jest playlista. U nas jest dwóch ananasów, którzy grają w szatni, wiesz, i oni są DJ-ami. Wiesz, też czasami francuskie rytmy, bo ja nie mam tak, że się przywiązuję do jednej muzyki albo do jednego rodzaju muzyki. Tylko, że wiesz, co mi wpadnie w ucho, francuskie, nawet jakieś te hity, to tak samo, jak jest fajnie, jak jest muzycznie ładnie wchodzi do ucha, to też. A ja nie mam czegoś takiego. No wiadomo, teraz wszyscy zenki i takie inne tutaj słuchają, ale ja wcześniej, wiesz, ja dużo techno słucham, albo takiego klasycznego techno, albo jest takie radio Ibiza, Global Radio. To też nawet fajnie... Czyli muzyczka elektroniczna. Mhm.
też coś takiego. No wiesz, no nie takie, że tu takie transy. Nie łupanka. Tak, tak. No. Łupanki, białe rękawiczki też. I gwizdki jeszcze były, pamiętasz? Kiedyś. Tak, była lokomotywa też w Warszawie. Ale to miało rękawiczki i chodziło się. Słuchaj, ale to kto u was w szatni za konsoletą siada? Wiesz co, no jest Gajowy, jest Dudy, jest chyba trzech takich, no wiesz, zawsze tam jakieś. A i miksują, miksują. Tak, miksują, jeden z drugim, wiesz, takie deli. Grają papier nożyczki, który dzisiaj puszcza i w ogóle. Nie, to świruje ogólnie. Ale zawsze coś tam się znajdzie, nie ma z tym problemu. Dobrze, ostatnie pytanie. Ostatni koncert, na jakim byłeś? Ty, nie, nie byłem na koncercie, dobrze? Nieźle, nieźle. Ale to no, wszystko nie, przed tobą, bo ty jeszcze młody jesteś. Tak, ja dopiero wchodzę w życie, no. Poznaję, wiesz, różne tematy, wiesz, kiedyś chodziłem do teatru, teraz jeszcze dalej muszę do Filharmonii w ogóle zajrzeć, każdego horyzontu, każdego trzeba czegoś liznąć. Na koncercie nie byłem? Nie byłem jeszcze, niestety. Łukasz, a powiedz nam taką rzecz, bo wyglądasz na gościa, który nie boi się ciężkiej pracy na siłowni. Stówka na klatę jest, czy lepiej? Powiem szczerze, bez bicia nawet nie podnosiłem. To nie jest tak, że próbujemy tam w szatni bić jakieś rekordy. Ja wiem, wiesz co, ale pytam ciebie, bo słyszałem, że Łukasz Piszczek chyba 120 albo 130 nawet wyciska. Nie, to na pewno nie. Na nie? Pewno. Ściema jakaś? Aha, dobra. Ściema. No czy ja, wiesz... Może to się tak wydaje, że kurczę, siedzę codziennie na siłowni, bo to chyba każdy. Nie no, dobrze wyglądasz. Każdy trener, każdy dziennikarz się o to pyta. Dbam po prostu o siebie, ale to nie jest tak, że siedzę od rana do wieczora na siłowni. Kasiu, a ty wyciskałeś na ławeczce? Pamiętasz ile? Mieliśmy testy za trenera Lańczyka. Oczywiście to były takie testy. Ja nie byłem silnym facetem. Ja tylko wyglądałem tak, że jestem silny. Natomiast tak nie wyglądałem. Gdybym był silniejszym, był lepszym piłkarzem. A to, co mówi Łukasz, to na pewno ta siła i ta siłownia jest potrzebna. No nie tylko dźwiganie ciężaru. Myślę, że takie ćwiczenia z własnym ciałem to jest coś, co jest bardzo ważne, to musi być systematyczne, bo siła jest czymś takim, że bardzo ciężko ją wypracować, natomiast później, jeżeli tego nie dotykasz, to jest ulotna, w przeciwieństwie do wytrzymałości, którą można utrzymać zdecydowanie dłużej. Dobrze, miało być o muzyce. Dokładnie, nawet teraz... Aha, no dobra. Dawaj, Łukasz, bo wlazłem znaczy ci w słowo. Nie, bo właśnie tak jak pan Kazio powiedział, teraz się odchodzi od tych ławeczek. Jak najwięcej jest teraz właśnie pracy nad swoim ciałem, stabilizacji. Teraz jakieś gumy, tak? Aha. Także wydaje mi się, że to też jest już coraz większa świadomość i w większości klubów się na tym pracuje. I chyba widać też efekt. Następny program o przygotowaniu fizycznym. Łukasz, a ja dużo na słuchajcie, a ja dużo na skakance skaczę. No dobrze? Bardzo dobrze, świetnie wyglądasz. A, dziękuję ci, Kasiu. Kasiu, a jaką rolę odgrywała muzyka w twoich czasach? Ty byłeś jednym z tych, którzy wciskali przycisk w magnetofonie? Wiesz co, była, zdarzała się, natomiast nie tak jak dzisiaj. Nie chodziliśmy ze słuchawkami, ale oczywiście zdarzało się. Walkmany były wtedy, nie? Czy Walkmany, nie? Tak, niektórzy rzeczywiście nosili. Natomiast jak ja sobie pamiętam fajną szatnię, to była szatnia taka głośna. Przed ważnymi meczami, jak było głośno w szatni, to było fajnie. Pamiętam taką ciszę, absolutną ciszę, która mnie zdołowała. Inaczej, bym nie zdołowała, gdybym nie rozładował tej atmosfery. To była szatnia w GKS-ie Katowice, to były moje, nie wiem, 2 tygodnie. Pojechaliśmy grać z Benficą Lizbona na Stadio da Luz. Wielkim szatnia była większa niż 10 szatni GKS-u Katowice. I tam była taka cisza, no i ta cisza jak mnie męczyła. Mhm. Naturalność, to jest to, co musi przyświecać drużynie, jakaś taka, ja pokazałem, że jestem wkurzony, zaczęliśmy krzyczeć i tak dalej, z kim my gramy, co to za Benfica, kto ją zna, przecież to jest słaby zespół. I nagle wszyscy zaczęli się śmiać, chodzić po szatni, a tak wszyscy w kąciku siedzieli, każdy sobie gdzieś tam wymieniał te korki i była taka panująca cisza. Więc każdy ma jakiś swój sposób spędzania czasu przed meczem. To jest najgorsze, tak samo jak masz wejście na mecz. Te 20 minut, gdzie musisz przygotować się do tego meczu, jak już jest ten pierwszy gwizdek, wszystko mija, jest fajnie. I te 1,5 godziny przed meczem piłkarze muszą w jakiś sposób zabić, coś z tym zrobić. Jeden się masuje, drugi coś tam robi też po to, żeby ten czas minął do tego pierwszego gwizdka, bo to jest stres, to jest napięcie, które trzeba w jakiś sposób zabić, rozładować, zapomnieć.
Panie trenerze, a wciąż nie wiemy, dlaczego podziękowano panu za współpracę. To wszystko wygląda bardzo enigmatycznie. Też chciałbym to wiedzieć, jak w tym polskim filmie. Ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo to nie jest tak, że po trenerze, po mnie, czy po moich kolegach, jak stracimy pracę, to spływa, że jesteśmy już odporni na to. Zawsze jest jakiś żal, rozterka, że tak się stało. Ja szczerze mówiąc nie widziałem powodu do tego, żebym miał tą pracę tracić. Zaczęliśmy trzema trudnymi meczami, mówiłem od początku, o tym mówiłem o tym już jesienią, że zaczniemy bardzo trudno. Trzy spotkania. Trzy tygodnie temu byliśmy powszechnie chwaleni za mecz w Warszawie, gdzie wygraliśmy dobre spotkanie i byliśmy nawet bliscy zwycięstwa. Remis był sprawiedliwy jak najbardziej. Później graliśmy z Ruchem, który jest rewelacją. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, co warto podkreślić. W trzech naszych meczach poza Śląskiem w zasadzie ten mecz tam nie wyszedł. Bramkarze byli wybierani do 11 kolejki w różnym przeciwnym. Także te sytuacje były. Brakowało nam troszeczkę spokoju pod bramką. Na jednej czy drugiej bramki jak w meczu z Ruchem i dzisiaj pewno bym pracował dalej, ale no, ktoś taką decyzję podjął, to jest prawo właścicieli, oni mają swoje racje, swoje jak gdyby uprzywilejowani są w tej sytuacji, no a my trenerzy musimy przyjmować to z pokorą. A jest pan zaskoczony, że drużynę przejął pana wieloletni asystent? Czy nie chciałbym za dużo na ten temat mówić, oczywiście, że tak, jestem zaskoczony i uważam, że no nie tak się umawialiśmy, nie tak to miało wszystko funkcjonować, ale spodziewałem się takiej reakcji ze strony węgierskiego, bo tym co zobaczyłem już przez dłuższy czas, że no nie było tak jak w innych klubach i na pewno mam żal też do siebie, że nie udało mi się w porę zareagować na pewne rzeczy, ale też na nie wszystkie rzeczy miałem wpływ. To jest, tak jak mówię, klub, właściciel, on decyduje o wielu kwestiach personalnych. No, wyszło tak jak wyszło, ale uważam, że to nie jest dobra tendencja, bo wolałbym, żeby trenerzy, ci, którzy zostają w Ekstraklasie, dostają swoją szansę. Dzisiaj widziałem zajawkę wywiadu z Robertem Podlińskim w rękawicach bokserskim gdzieś tam w internecie. Zrobią wynik na dole, czyli pierwsza, druga liga, dostają swoją szansę w Ekstraklasie i to jest, uważam, właściwe i uczciwe postawienie sprawy. A takie wskakiwanie za swojego pryncypała przez lata, z którym razem pracowałeś i mówienie, że teraz jest wesoło, w szatni wszyscy się uśmiechają, to mi się nie podoba. Jeden z moich ulubionych graczy w Premier League, Daniel Sturridge, był na przyjęciu urodzinowym Nathaniela Kleina. Sturridge nie błyszczy na boisku, więc zrobił to w lokalu. W rejonie doków Alberta w Liverpoolu zjawił się w efektownych złotych łańcuchach, kolczykach, zegarku i grillem na zębach, czyli taką ozdobą kojarzoną z artystami muzycznymi. Piłkarz ma prawo do każdej ekstrawagancji, czy jednak pewnych rzeczy należy się wystrzegać? No ja myślę, że każdy ma prawo do jakiejś ekstrawagancji. Myślę, że piłkarze są celebrytami w jakimś stopniu, obserwowanymi przez nie tylko oczywiście różnego rodzaju media, ale też młodzież. No, uważam, że żeby to było robione ze smakiem oczywiście. Na pewno kibicom nie podoba się to, jeżeli to jest po jakimś meczu przegranym albo po jakiejś właśnie niezbyt dobrej formie, to wtedy może być problem, jeżeli chodzi o tak zwany hejt. Ale jednak mnie to nie przeszkadza, choć często pamiętam za naszych czasów, w tych, w których ja grałem, to jednak wszystko takie było czarno-białe, szaro-bure. I niektórzy wolą, żeby tak było, bo jak zaczęły się te kolorowe buty różnego rodzaju, inne rzeczy, to wielu się to nie podobało. Ja jednak jestem taki, któremu to nie przeszkadza i mi się to podoba, ale oczywiście wszystko w odpowiednim czasie musi być robione i najlepiej po jakiejś dobrej serii meczów czy po dobrych golach. Michał, a ty klasyka, czy jednak doceniasz kreatywnych piłkarzy, jeśli chodzi o wizerunek? Osobiście klasyka, ale jeśli chodzi o to, co wolno piłkarzowi i jak może się nosić poza boiskiem i w takich sytuacjach, jak o których wspominasz, to podchodzę do tego bardzo, bardzo liberalnie, także wydaje mi się, że Sturridge'owi wolno było, tym bardziej, że tutaj Tomek też powiedział, że po przegranym meczu byłoby to inaczej odbierane, a to było takie wyszarpane zwycięstwo ze Stoke w ostatniej kolejce, to może się wyluzować, czemu nie? A kto jest numerem jeden wśród polskich piłkarzy, jeśli chodzi o ekstrawagancję? Bo kiedyś Tomek, Jacek Bąk górował, przyjeżdżał tutaj do Europy Środkowo-Wschodniej z Francji i pokazywał trendy. A dzisiaj, nie wiem, Grzegorz Krychowiak? No pierwsze, co mi się rzuca, to oczywiście Grzegorz Krychowiak z tym jego płaszczem, widzę przed oczami to fantastyczne zdjęcie. No reklamuje i występuje różnego rodzaju show, ale no, jeżeli też chodzi o taką postać, którą ja pamiętam od juniora,
z którym grałem w reprezentacjach juniorskich, młodzieżowych i nawet dorosłych reprezentacji też chyba trafiliśmy się razem. Myślę o Radosławie Majdanie. To się taki zrobił tak. też. O tak. Celebryta, taki jak to pani Małgorzata Rozenek mówiła, że jesteśmy takimi Beckhamami w Polsce, prawda? No to akurat tak Radek, było. Jeżeli mówimy o takich byłych piłkarzach, to akurat Radek Majdana, a z obecnych to wydaje mi się, że faktycznie na dziś to Grzegorz Krychowiak takim chyba jest liderem, jedynką. Jeżeli chodzi o to chodzi. Michał, twoje wskazanie? Od razu pomyślałem o Grzegorzu Krychowiaku i to jest też... Bezkonkurencyjne. Tak, tak. Pobył na zachodzie, moda francuska, widoczna w tej aparycji od dawna, także pierwsze, co mi przyszło do głowy. Spas Delew. To prawda, trenerze, że przed meczem lubi pomarudzić, ponarzekać? A ja myślę, że każdy zawodnik gdzieś tam troszkę lubi pomarudzić. Nie, on w zasadzie... Pogodny facet. Jest do pracy, pogodny facet, tak. On, były jakieś takie trudności z nim na początku, jak przyszedł tutaj do nas, bo nie znał języka, ciężko się z nim było dogadać. Teraz woli, jak rozmawiamy w języku polskim niż angielskim gdzieś tam często żartujemy. Oczywiście, że tam się pojawiają w tych żartach właśnie te kwestie, czy zmęczony, czy niezmęczony. Ale to jest chłopak, z którym naprawdę fajnie się pracuje. Czy widziałeś Kevina Prince'a Boatenga tańczącego moonwalk po fecie mistrzowskiej na San Siro? Czy też byś tak umiał? Widzieć widziałem, natomiast na pewno bym się nie odważył na coś takiego, ale imponują. Przyznasz, że dobry, nie? Robiło wrażenie. Całe te show, które zostało przygotowane, to naprawdę bardzo fajne. Leonid Słucki, 45-letni Rosjanin, były trener reprezentacji CSKA w latach 2009-2016. 7 grudnia minionego roku pożegnał się z klubem i przeprowadził do Londynu. Nauczył się języka, jak sam twierdzi, już w takim niezłym stopniu. Opanował londyńskie metro, co nie jest łatwe. Korzysta też z uprzejmości przyjaciela Romana Abramowicza, który zapewnił mu dostęp do ośrodka Chelsea. Chodzi na grupy młodzieżowe, na pierwszą drużynę, jeździ do Manchesteru na mecze, dostaje bilety od Abramowicza. Bardzo chce pracować. Jak nie w Premier League, to przynajmniej w Championship. Myślicie, że niebawem ktoś się po niego zgłosi? Czytałem tą rozmowę, to było w Daily Telegraph, materiał o Słuckim. Jakoś tak w pierwszym uderzeniu pomyślałem sobie, że może się szykuje do przejęcia Arsenalu, ale potem sobie stwierdziłem, że to jednak mogłyby być za wysokie progi jak na ten moment. Mhm. Ale tych klubów zainteresowanych Słuckim może kilka być po sezonie i... Będzie pierwszym Rosjaninem. Tak, byłby pierwszym rosyjskim menedżerem w Premier League. Ale wydaje mi się, że kilka takich drużyn z okolic środka tabeli mogłoby się Słuckim zainteresować. Sukcesy z CSKA i pamiętamy, że reprezentację Rosji ostatnio przejmował w trudnym momencie w eliminacjach do Euro 2016 i wprowadził kadrę na turniej. No później sam ten turniej wypadł kiepsko, ale co by nie mówić, to zasługi jakieś miał. Niezły fachowiec, myślę, że lepszy niż kilku, którzy prowadzą zespoły w lidze angielskiej. Coś mi mówi, że znajdzie pracę. Że dostanie szansę. Tomek, podoba ci się jego podejście? Przeprowadził się na wyspy, uczy się języka, jeździ, ogląda, rozmawia, chodzi do opery, na koncerty, stara się zarazić tym brytyjskim klimatem. No. Oczywiście, przede wszystkim chyba największym jego plusem jest to, że Abramowicz za nim stoi i to lobby całe. A Roman ma dar przekonywania. No, wielu przekonał do wielu rzeczy, także tutaj chyba to jest kwestia czasu, tak jak Michał mówi, gdzie tą ofertę dostanie. No chyba na wycieczkę sobie nie pojechał jakąś taką dłuższą, żeby pozwiedzać Londyn, bo faktycznie te 15 linii metra chyba jest w Londynie, o ile dobrze pamiętam, sam miałem problemy kilkokrotnie gdzieś tam w biegu i dynamicznie się przemieszczając, jest to trudne, ale skoro już to opanował... To już teraz z górki. Tak, teraz... Niektórzy z dwiema mają problem, co dopiero z 15. No tam jest bardzo to trudne. Oczywiście jak się na początek przyjedzie, później wszystko jest łatwe i przyjemne i proste, ale te początki nie są łatwe.
No co do jego trenowania, no zobaczymy, jak to będzie. No jest Włochów, Portugalczyków. Właśnie Italia i Półwysep Iberyjski. Głównie po tych trenerów sięgają w Anglii. Dokładnie, także myślę, że tak niedługo może mu się uda. Trafiacie w telewizji na klasyk lat 80., to jakoś tak niezręcznie przełączyć. Trochę tak. Ja mam sentyment, może bardziej z mojego pokolenia, wynika z tego, że GTA Vice City to była taka klasyczna gra, w którą grali wszyscy moi rówieśnicy i nie tylko, i ten klimat był tam tak genialnie oddany, że może też trochę z tego to wynikać. Jest taka fajna nutka, trochę nostalgii w tym wszystkim, Tomek, co? Wiesz, no ja się urodziłem na początku lat 70., więc to był taki okres, lata 80., taka prawdziwa moja młodość, więc fascynacja wieloma kwestiami. Ale mówiłeś o filmach, tak? O Top Gunie? Tak. Dobrze pamiętam. Między innymi, Krwawy Sport, zawsze podnoszę ten film. Ale Top Gun to Tom Cruise, ta rola jego, w zasadzie się też Tom Cruise nie zmienił od tamtego momentu do dzisiaj. Forever Young, jak to się o nim mówi, i o jednym z też redaktorów innej stacji, który ma na imię Krzysztof, Forever Young. Także tutaj Tom Cruise, tak, fascynacja tymi samolotami. I te garnitury fajne w Miami Vice. No, Miami Vice, tak, to też się działo. Super film. I ten drugi jeszcze mówiłeś, Krwawy sport, oczywiście. Jean-Claude Van Damme. To po wejściu smoka, jak pamiętam. Byłem zły, jak Bolo Young oszukiwał tam pod koniec. Tak, ale takim pierwsze filmy to z Bruce'em Lee były, gdzie pamiętam po wyjściu z kina się szło sprawdzić, co można połamać jakimś ciosem. Tak, na to, co to było nakreślenie, ale Krwawy sport już z Jean-Claude'em Van Damme to był następny etap właśnie tego karate, które tak fascynowało i myślę, że zaraziło wielu do tego sportu. Tomek, mi tutaj taka analogia się nasuwa w przypadku Zlatana. Giuseppe Rossi, jeśli dobrze liczę, 3 razy zerwał więzadła, za każdym razem wracał, ale on jest młodszy niż Zlatan. Zlatan ma 35 lat. Ty wierzysz jeszcze w to, że go zobaczymy w tych dużych meczach? Oczywiście, że tak. No tutaj nie mówimy o zwykłym piłkarzu, tylko o nadczłowieku. O tytanie. Ja myślę, że za jakiś czas, nawet nie 9 miesięcy, tak Zlatanowi daje 7. Bo myślę, że on idzie inną drogą. On da radę i to jest... Tak, nadludzie mają to do siebie, że kolejna rzecz, którą dołączymy do tych pijawki Zlatan faktów, przyjdą do niego. Tak, że to jak Zlatan przychodzi do ciebie do domu, to ty jesteś jego gościem. Tak samo tutaj nie kontuzja wyłączyła Zlatana, tylko Zlatan włączył kontuzję. Panie trenerze, a proszę jeszcze powiedzieć, kto w Ekstraklasie najbardziej pana przekonuje w rywalizacji o mistrzostwo? Ja sądzę, że to będzie rozegrane między Legią, Jagiellonią, Lechem i Lechią. A zgadza się pan z trenerem Probierzem, że Lechia ma najmocniejszą kadrę? A oczywiście, tak jest. Lechia ma rzeczywiście kadrę na miarę Ligi Mistrzów, można tak powiedzieć. Utrzymałeś status najwyższego gracza Jagiellonii, czy Sheridan cię delikatnie przewyższa? Nie, utrzymałem. Mierzyliśmy się gdzieś tam. Dwóch centymetrów mu brakuje, tak? Tak, prawdopodobnie tak, ale no, dobrze, że włosów do góry nie daje na zero, tak wtedy dużych szans bym nie miał raczej. Ale na razie jeszcze utrzymałem status. Kilian Sheridan, jego technika strzału. Czy to jest wysoki Mówisz poziom? O braku techniki strzału Kiliana Sheridana. Bo mam wrażenie, że to jest rzecz, która kuleje, ale zawsze mu upada. Ponieważ ja strzelałem podobnie dobrze technicznie jak Kilian Sheridan i dlatego wspólnie z Markiem mamy w Ekstraklasie strzelonych 101 goli, więc może niech w tym temacie wypowiada się Marek. Nie, no, co jest najważniejsze? Najważniejsze, że te bramki padają, że jest to wszystko w sieci, tak? Ja pamiętam z boisk Ekstraklasy kilku zawodników, którzy robili mistrz Króla Strzelców i też ta technika wydawałaby się, że jest dramatyczna,
A strzelało się, strzelali po 20. Myślę, że Piotrek Wodarczyk nie strzelał zbyt pięknych goli. Ale Piotrek miał dobrą pasówkę, tak? Bo dużą. Ja tutaj bardzo myślę o Marek Koniarek. To był też taki zawodnik, który praktycznie stał w polu karnym, ale potrafił strzelić 27 bramek i to było to coś. A Stanko Świetlica? Stanko Świetlica, tylko że Stanko miał strasznie dobrze ułożoną nogę. Ja widziałem w życiu przez swoje 20 lat grania trzech takich zawodników. To był właśnie Stanko Świetlica, Niemania Nikolić i Lambert, w którym minąłem się w Southampton. Miałem tam miesiąc czasu, który poszedł z Southampton do Ricky Lambert, który poszedł z Southampton do Liverpoolu. Duży chłop, ale naprawdę to samo. I on chyba w pięciu sezonach strzelił ponad 100 goli w Southampton, tak więc... Ja dodam czwartego, Bogusław Saganowski, to też facet, ale on tyłem miał tą stopę on zupełnie tyłem. Nieźle ułożoną. Tyłem strzelał. Nie chciał patrzeć na to, co robi. Nie chciał patrzeć na bramkarzy, no. Kiedyś taka sytuacja była, szybciutko opowiem taką sytuację w Bundeslidze. Trenerem był znany Felix Magath, znany kat Bundesligi. Co po schodach kazał chodzić, tak? Tak, tak. Ja miałem też przyjemność pół roku u niego być. Skatował mnie strasznie. Później może gdzieś tam to wyszło na dobre, ale do czego zmierzam? 3-0 Stuttgart przegrał. Drugi dzień po meczu trener przychodzi, zbiera wszystkich w kole środkowym. Po 90 minutach stania, odgwizdał i powiedział tak wczoraj, żeście, przedwczoraj tak, żeście stali na boisku. Dziękuję, do domu. Marek, teraz seria krótkich pytań do ciebie. Uwaga, nie ma pomidora. Pomidor. Jedziemy. Kto w Ekstraklasie najbardziej przypomina ci samego siebie? Kurczę. Może Noć. Okej. Okay. Jaka myśl szkoleniowa jest zgodna z twoim spojrzeniem? Ofensywa. Twoi trenerzy, proszę o konkretne wskazanie. Najbardziej wymagający. Najbardziej wymagający. Probierz. Najgłośniejszy. Magath. Mogą być zagraniczni. Tak, mogą być zagraniczni. Tak, tak. Mogą być zagraniczni, tak. Najgłośniejszy. Chyba trener Stanisław Czerczesow. Najzabawniejszy. Jan Urban. Najlepszy? Leo Behaker. Naszym gościem Zbigniew Małkowski. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry Państwu. Styczeń 1978. Wtedy na świat przyszli Gianluigi Buffon i Zbigniew Małkowski. Zbyszku, jak wy to robicie, że cały czas jesteście w grze? Widać, dobry rocznik się trafił, także jedziemy razem. No, to prawda, dziękuję za porównanie do Gigi Buffona, ale to chyba troszeczkę za duże porównanie, ale no cóż, no, mamy szczęśliwe rodziny, także które dają nam motywację do pracy i radość tej pracy, i to jest chyba najważniejsze. Panowie, plany wakacyjne są? Wojtek, chodzą słuchy, że w antypody celujesz, że chcesz odwiedzić stare miejscówki. Celuję w antypody, ale sprawdzałem stan konta, jeszcze jest za mało, ale wiem, jakie mam plany na dzisiejszy wieczór. Oczywiście gala Ekstraklasy. I w zdrabki trzeba grać podobno, tam można dużo wygrać. Ja nie mam szczęścia w takich zabawach. Michał? Plany są, powoli klarują się terminy urlopów, a później powrót do pracy, skarby kibica Ligi Angielskiej, Ligi Polskiej. No czekamy na to. No, czekamy, to są czekamy. Nasze pierwsze lektury, Wojtka. Wakacje... Mojej Wojtka. A, wakacje i przepracowane, i trochę odpoczynku, i trochę zmian wszelakich, także pracowicie się zapowiadają. Tak, ale Państwu życzymy odpoczynku w wakacje. Tak. I ja Wam też. Panie i Panowie, Wojciech Jagoda. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Michał Gutka. Dziękuję bardzo. Radio Kanał.